Witajcie w następnej, ale degustacji. I ta degustacja jest co? Specjalna. No nie, no żartuję, ale piwo na pewno jest w pewnym sensie specjalne. Z tego względu, że jest bezglutenowe. Jest to piwo z browaru St. Peter's. I ten St. Peter's jest w Suffolku. Tak jest. Bungay, Suffolk. Piwo się nazywa G-Free, gluten free, 4,2% alkoholu. Ma certyfikaty globalne Celiac UK i ma swoje numery, tutaj wszystko jest, ma znaczek, jest bardzo to ważne. Tak wygląda średniowieczny budynek, w którym się mieszczą. No i co to jest? Piwo jest czyste, bezglutenowe. Teoretycznie jest to ale, ale ma być jak pilsner. Z finiszem jak pilsner i aromatami cytrusów, mandarynki z amerykańskiego Amarillo. W piwie nie ma w ogóle jęczmienia. Użyto sorgo, tylko i wyłącznie. Ekstraktu z sorgo i oczywiście chmiele. Jeśli chodzi o rys historyczny browaru, no to tam się mieszczą w średniowiecznym budynku, w oczywiście odległym, ale pięknym zakątku Suffolk, i piwo tam było ważone od 700 lat. To jest bardzo charakterystyczna butelka owalna i ona była po raz pierwszy wyprodukowana w 1770 roku dla Thomasa Gerarda z Gibbstown, który jest po prostu poprzez rzekę Delaware z Filadelfii. Aha. I oryginał jest trzymany u nich jako egzemplarz bardzo rzadki owalnych 18-wiecznych butelek. No dobrze, no teraz trochę mnie tutaj Suffolk UK, ale czy ten rzeka Delaware jest i Filadelfia w Anglii, czy w Ameryce? No to żebym się trochę nie przygotował na ten temat, przepraszam bardzo. Coś mnie tutaj zakręciło. No nic, w każdym razie kolor też jest taki śmieszny. Zielony, ale taki bardzo zgniły zielony. Nie taki czysty zielony, jak to są te wszystkie Kolsbergi i te inne premium brands. Ciekawe jest. Ciekawe. Na kapslu jest logo browaru. Jakiś kruk z kluczem. No i piwo tak to wygląda. Tak wygląda piwo, ładnie. Złote. Wchodzące w bursztyn leciutko. Przejrzyste, klarowne. Piana mi uciekła, ale nie była zbyt duża. Z butelki taki jest dosyć odświeżający zapach cytrusowy, ale bardzo zmieszany ze słodowością. I ta słodowość jest taka troszeczkę inna. Troszkę jakby właśnie płatki śniadaniowe, coś takiego. Ale takie inne, takie inne. No, nie ma w ogóle jęczmienia, prawda? No i z kieliszka jest dokładnie to samo. No nie ma zbyt wielu aromatów. No zobaczmy w smaku. Takie pełne ciało ma. Zaskakująco. Rzeczywiście bardzo takie słodowe. Bardzo takie właśnie płatki śniadaniowe wychodzą. Natomiast takiego innego troszeczkę rodzaju. No bo tak, nie odnajdujemy tych nut takich właśnie do jęczmienia podobnych. Jest sorgo. Jest troszeczkę inne. No i mamy na tym takie lekkie nuty cytrusowe. No może troszkę ta mandarynka, ale więcej jest zdecydowanie cytryny. Może takiego zestu z limonki może. A ta mandarynka to tak majaczy. Jest też, taka przyjemna goryczka, ale jest niska. I ona jest taka ziołowa, troszeczkę. Tak. Takie najwięcej tych odświeżających nut jest właśnie w smaku, w tym pierwszym łyku, jak bierzecie, jest takie przyjemne, odświeżające, klarowne, bardzo pijalne piwo. No i może być sesyjne. 4,2 to nie jest problem. Zdecydowanie piwo jest inne, ale bardzo przyjemne. No. Taki troszeczkę w końcówce takie jakieś małe zaleganie, ale niedużo, bardzo niedużo. Także ja bym powiedział, że jest piwo bardzo przyjemne. Nawet dla kogoś, kto nie potrzebuje mieć piwa bezglutenowego. Natomiast dla kogoś, kto nie może pić piwa ze względu na gluten, no to jest cudo. Bardzo przyjemne, bardzo orzeźwiające, bardzo pijalne piwo. No i z takim przyjemnymi właśnie cytrusowymi, trochę kwiatowymi, no i takie słodowymi nutami. To jest fajne. I nawet jest goryczka, nie jest ona bardzo przeszkadzająca, także dla wszystkich, piwo dla wszystkich. Także jest godne polecenia. Szczególnie dla ludzi z nietolerancją glutenu. Chciałem także podziękować mojej siostrze za ten podarunek. Nie wiem dlaczego wybrała piwo bezglutenowe. Ale czemu nie? Jest coś innego, przyjemnego. Także cieszę się, że mogłem mieć coś innego jeśli chodzi o następne wideo. Jestem bardzo zadowolony z tego piwa. Myślę, że Wam też powinno smakować, a najbardziej byłbym zadowolony, gdyby się Wam podobał ten film. Także łapka w górę, tak jest. Subskrypcje, lecą jak z nieba subskrypcje, dużo subskrypcji. No i na zdrowie. Albo jak to mówią Anglicy, cheers.